W wolnym czasie, gdy koledzy idą pograć w piłkę lub na prywatkę, Quen Hajkop idzie do młyna. Ma 16 lat i właśnie odbywa praktykę u Henka Demota, mistrza młynarskiego. Ten wiatrak stojący w Dongen, niedaleko granicy z Belgią, ma już 130 lat. Quen wiele się już nauczył. Przed rozpoczęciem pracy musi wywiesić flagę, znak, że młynarz jest na miejscu. Wał korbowy ma być wysmarowany tłuszczem wieprzowym, jak przed 100 laty. Następnie płócienne żagle muszą zostać naciągnięte na skrzydła wiatraka. Moi przyjaciele mówią, że to fajne, co robię, ale tak naprawdę nic z tego nie rozumieją. Kiedy zaczynam mówić o mojej pracy, bardzo szybko okazują znudzenie. Wiatraki to symbol Holandii. W całym kraju jest ich około 1000 i prawie wszystkie jeszcze pracują. Mielą ziarno, uruchamiają tartak albo odpompowują wodę do poldera. W zawodzie młynarza brakuje jednak młodego na rybku, skarży się 70-letni mistrz. Zawód ten uprawiają dziś głównie emeryci w wolnym czasie. Wiatraki mielą jeszcze mąkę, ale za 10, 15, 20 lat będziemy mieli poważny problem. Między innymi dlatego, że dziś większość Holendrów kupuje mąkę w supermarkecie, a wiatraki to dla nich tylko ozdoba krajobrazu. Tymczasem w tym wiatraku młynarz produkuje mąkę żytnią, pszenną i orkiszową. Zaopatruje w nią wszystkie okoliczne piekarnie. Kiedy te stare młyńskie kamienie zaczynają śpiewać, jak to się ładnie mówi w młynarskim żargonie, kiedy mąka jest miękka w dotyku i sypka jak piasek, to wtedy wiadomo, że jakość jest wysoka. Oczywiście turyści mogą przyjrzeć się pracy młynarza, czasem wpadają nawet goście z Hiszpanii, żeby zapoznać się z tym starym rzemiosłem. Przyjechaliśmy tutaj, gdyż holenderskie wiatraki są słynne na całym świecie. Nikt nie wątpi, że wiatraki jeszcze długo pozostaną symbolem Holandii, ale czy będą mieli ziarno na mąkę i czy młode pokolenie podtrzyma młynarską tradycję, tego nikt nie jest pewien.